Witam wszystkich w kolejnym odcinku z garażu. Was witam w dość ciepłym garażu, powiem wam, bo na polu jest minus 1, a tutaj w garażu, sprawdzałem przed chwilą w aucie, jest 6 stopni, więc tutaj jest duża różnica temperatury. To wszystko dzięki szczelnej bramie i okienku przytkanym styropianem, ale nie o tym jest dzisiejszy odcinek. Nie jest nagrywany niestety mikrofonem, ponieważ na ten odcinek, żeby nagrać, padłem zupełnie przypadkowo, no spontanicznie, że taki pomysł, żeby ten odcinek nagrać, a mianowicie odcinka dzisiejszego jest czego nie robić z automatycznym skrzyniobiegów. Pojawia się coraz więcej takich filmów o podobnej treści i ja również się dołączam do tych innych twórców, którzy nagrywają na ten temat, żeby ta informacja dotarła do szerszej publiczności i żebyśmy mogli wspólnie, jakby tak powiem, edukować nowych użytkowników, którzy kupują samochody ze skrzyniami automatycznymi albo po prostu mają z nim styczność w jakiś sposób po raz pierwszy. Przede wszystkim zacznijmy od tego, żeby nie wrzucać P podczas jazdy. Czasem się może tak zdarzać na przykład, że ktoś sobie gdzieś podjeżdża i sobie stwierdzi, że no to toczę się 2-3 km na godzinę, to sobie podciągnę tym P. W samochodach, które mają na przykład zwyczajny selektor biegów, w nowszych samochodach, pomimo ręcznego selektora tych przełożeń, może to nie wpaść, ponieważ nowoczesne samochody są tak projektowane, żeby były idiotoodporne, że tak to uznam, i po prostu komputer wyda komunikat, że nie można wrzucić P, ponieważ pojazd się toczy, ale słyszałem o przypadkach, że poniżej iluś tam kilometrów na godzinę, czyli tak szacuję, że te 2-3 km na godzinę, może jakby się auto toczyło, to P by weszło. Nie polecam takiego rozwiązania. Dlaczego? Co się może stać? Przede wszystkim P to jest bieg parkingowy. Jego blokujemy na postoju. I co się może stać, jeśli zablokujemy tak nagle? Bieg P jest to zapadka metalowa, która wchodzi w układ dyferencjału, w zębatkę dyferencjału, blokując na sztywno koła. Co się stanie, jeśli byśmy przy tych 2-3 km na godzinę jednak by się zdarzyło, że to P by weszło? Co się stanie? Wtedy automatycznie zapadka zadziała, samochód się zatrzyma, szarpnie i przy dobrych układach nic się nie stanie, a przy większych, że tak powiem, sytuacjach może dojść do wyłamania zapadki, a raz, drugi, trzeci powtórzenie takiego czegoś może skutkować zepsuciem tej zapadki, wyłamaniem jej, uszkodzeniem tych zębów, znaczy tych otworów tam w dyferencjale, i może to skutkować kosztownym remontem skrzyni biegów. Jak wiemy, skrzyni biegów automatyczne są dużo bardziej kosztowne w remoncie, w naprawie niż skrzynie manualne. To z tym się trzeba zawsze liczyć, mieć to na uwadze, a zwłaszcza na przykład skrzynie dwusprzęgłowe DSG, tam te części są dużo, dużo droższe. Ja wam pokażę tutaj na takim przykładzie. Ja mam inny selektor. Ja mam selektor typu joystick, który już jest najczęściej stosowanym joystickiem w nowych samochodach. Joystick się może kojarzyć z BMW, choć tego typu joystick jest akurat stosowany w Peugeotach. O, w końcu zapało ostrość. Ten typu joystick jest stosowany w Peugeotach i on działa na zasadzie takiej, że ja nawet na postoju, gdy mam zapłon wyłączony, ja sobie mogę nim dowolnie manipulować i dla skrzyni biegów nie ma to najmniejszego wpływu. Natomiast jeśli miałbym manualny selektor, to zmieniałbym przełożenia nawet na postoju. Co ciekawe, tego typu rozwiązanie, jak ten selektor, który jest elektroniczny, który jest stosowany w BMW, w Mercedesach jest on zwykle tutaj, gdzie jest odwrotnie ta dźwignia wycieraczki, a od wycieraczek dźwignie są gdzieś tutaj umieszczone,
To działa na takiej zasadzie, że ma masę, ten na przykład model ma masę zabezpieczeń przed ewentualnym przeskoczeniem biegu. Czyli na przykład nie wrzucimy neutrala, o tym powiem później, ale najpierw powiem tak, nie wrzucimy żadnego przełożenia, jeśli nie mamy wciśniętego hamulca. Nie wrzucimy żadnego przełożenia, jeśli nie przyciśniemy przycisku lock. I jak nie przyciśniemy przycisku lock, to ja też sobie mogę wajchlować, jak chcę, w tom i z powrotem. Mogę sobie nawet tutaj tryb sekwencyjny przełączać, żeby zmieniać na łopatki. I nic się nie stanie. I bieg nie wskoczy. A w tradycyjnych selektorach, no to tutaj bieg by wskoczył, więc producenci samochodów jakby zabezpieczają się na wypadek, gdyby komuś tam przypadkowo się nacisnęło. Tak jak mi raz się przypadkowo nacisnęło pod sklepem, bo nie chciało mi się wysiadać, a but mi się rozwiązał, więc sobie tak założyłem nogę za nogę i kolanem zawadziłem, a silnik odpracował. Kolanem zawadziłem i przystawiłem tą dźwignię, to zaraz wyskoczył komunikat, że nie można przełożyć, trzeba wcisnąć hamulec oraz przycisk lock, żeby zmienić przełożenie. To jest właśnie bardzo dobre. Kolejna rzecz to jest parkowanie samochodu na wzniesieniu. Również tyczy się to zapadki, że może ona zostać wyłamana, bądź gdy mamy selektor trybu jazdy manualny, może być problem z wyrzuceniem biegu P, na przykład na wsteczny, czy na D, z P na R lub z P na D, może być problem z przerzuceniem tego, z tego względu, że gdy na stromej górce ta zapadka by zadziałała, a nie zadziałałby, nie zaciągnięty byłby hamulec ręczny, to cały ciężar samochodu napiera na tą zapadkę i uszczerbanie jej raz, drugi, trzeci, piąty, dziesiąty, 40 może spowodować późniejsze opłakane skutki takich właśnie działań i remontu skrzyni biegów. Więc ja nawet wyrobiłem sobie taką metodę i wam ją polecam. Jeśli ktoś ma skrzynię automatyczną, łatwo się jej nauczyć. Trzymamy hamulec nożny, zatrzymujemy się trzymając hamulec nożny cały czas. Zaciągamy hamulec ręczny elektroniczny bądź dźwignią. Trzymamy nadal hamulec, w tym przypadku hamulec wtedy się troszeczkę wpadnie i później wciskamy przycisk P. I możemy wtedy zluzować hamulec. Wtedy u mnie tutaj działa tylko na tylny hamulec, jest elektroniczny hamulec ręczny. Wtedy wszystko mamy pewność, że się spiera na hamulcach. Więc jak stoimy na wzniesieniu, to albo nam się tył podniesie, albo nam się opuści, ale już mamy zaparcie na hamulcach, a nie mamy zaparcia na zapadkę skrzyni biegów. Zapadka skrzyni biegów, w momencie kiedy załączymy P, ona sobie wejdzie sobie na luźno i nie ma żadnych napięć ani. Kolejna sprawa to jest przełączanie trybów jazdy, gdy jest ruch pojazdu. Tego się również nie zaleca z tego względu, że w skrzyni biegów następują ogromne przeciążenia. Nie tylko zębatkowe, ale też i mechatronika musi dużo się wysilać, ponieważ to olej przesuwa biegi. Ciśnienie oleju przesuwa takie przesuwki, które przesuwają zębatki i dużo większe naprężenia wydzielają się, gdy samochód jeszcze tocząc się te 2-3 km na godzinę do przodu chce przejść do tyłu. On musi wtedy, ten olej musi szybko jakby przyhamować zębatki, które odpowiadają za jazdę w przód, w synchronizatory i to wszystko przepchnąć, potem na siłę przewalić, żeby wskoczył nagle wsteczny. I tak samo tyczy się odwrotnej sytuacji. Tego też nie robimy. Holowanie samochodu z automatycznym skrzynią biegów, czy jest bezpieczne, czy nie. Zależy, jak zaleca producent. W niektórych samochodach jest dopuszczalne holowanie samochodu z prędkością maksymalną 15-20 km na godzinę, na przykład na odcinku 15 km. Jeśli nie jest o tym wspomniane, nie zaleca się. A dlaczego? Ponieważ jeśli samochód się zepsuje i trzeba go holować, no to trybie parking nie możemy go holować. W trybie neutral następuje spadek ciśnienia praktycznie do zera. Skrzynia nie ma smarowania, więc chodzi na sucho. Jak chodzi na sucho, no to się zaciera, więc
jest to dla niej niebezpieczne. Tak samo tutaj dodam włączanie trybu P lub N, dojeżdżanie do świateł. Tego również nie robimy, ponieważ gdy samochód się toczy, przełączymy na N, następuje gwałtowny spadek ciśnienia oleju w skrzyni i skrzynia musi również, hamulce w skrzyni, wszystko musi również się wyluzować i wszystko musi się gwałtownie wyhamować. Obroty skrzyni biegów muszą gwałtownie zwolnić. Więc to również nie jest zdrowe dla naszego silnika, bo to tak jakbyśmy samochód holowali, czyli przełączamy w ten neutral i ona traci ciśnienie, nie jest smarowana i się zaciera, więc tego również nie robimy. Teraz Wam powiem, jak to wygląda w przypadku tego samochodu i dużo już nowszych samochodach. W starszych samochodach, gdy silnik przestał pracować, można było ze zwykłym wybierakiem przesunąć neutral. Czasem on wszedł, czasem on nie wszedł. Gdy nie wszedł, to na przykład rozbierało się wtedy ten panel tutaj centralny, tam się coś odblokowywało i to działało. A jak to jest w przypadku nowszych samochodów i w przypadku na przykład tego samochodu? Gdy silnik stanie, nie można wrzucić neutrala. Możemy przekręcić na zapłon, nie możemy wrzucić żadnego praktycznie biegu, bo mamy, nie pracuje silnik. Nie pracuje silnik, czyli jednocześnie nie pracuje pompa oleju, która by te przełożenia zmieniała. Więc co jedynie możemy zrobić? Samochody są tak projektowane teraz, żebyśmy dzwonili na serwis, serwis przyjedzie i nam odblokuje, wciągnie na lawetę ewentualnie. Możemy rozluźnić hamulec ręczny i jak przyjedzie laweta, to podniesie przód i wciągnie tylnymi kołami samochód na lawetę, bo tego się fizycznie nie da rozblokować. Znaczy, na pewno się da, bo gdzieś tam słyszałem, że gdzieś tam pod podstawą akumulatora jest jakaś śrubka, którą trzeba wkręcić. W BMW jest na przykład śrubka, którą trzeba wkręcić gdzieś tam od spodu, no to będziemy na drodze leżeć, żeby wkręcić jedną śrubkę. To są właśnie takie idiotyczne mankamenty, jeśli chodzi o automatyczne skrzynie biegów, że naprawdę no, mnie to przeraża i mam nadzieję, że nie zdarzy mi się nigdy coś takiego, żebym nie mógł samochodem przesunąć, bo jakby nie patrzeć, silnik przestaje pracować, blokuje się wszystko. Tak samo, jeśli na przykład zgaszę silnik, to po chwili sam mi się wrzuci tryb parkingowy i sam zaciągnie się hamulec ręczny. Hamulec ręczny można zdjąć jeszcze za pomocą w trybie zapłonu, natomiast już biegu przełożyć w trybie niepracującego silnika nie można, więc o to się najbardziej boję. Mam nadzieję, że nic takiego mnie nie spotka i Wam też tego nie życzę. Ale oczywiście miejcie to na uwadze, że wszystko się zawsze może zdarzyć. I przede wszystkim to, co mówię, nie jest po to, żeby wystraszyć Was ze skrzyni automatycznych, bo skrzyni automatycznych nie trzeba się bać. Żeby użytkować skrzynię automatyczną zgodnie, trzeba tylko poznać te właśnie rzeczy, które tutaj wymieniłem, najważniejsze, pilnować się ich i przede wszystkim zmieniać olej w skrzyni biegów. Na rynek europejski nie producent niby nie zaleca zmiany oleju w skrzyni biegów, a na rynek amerykański jest jasno napisane między 60 a 80 tysięcy kilometrów, żeby ten olej w skrzyni biegów zmieniać i polecam się do tego stosować, bo w skrzyni automatycznie panują dużo wyższe temperatury, dużo większe przeciążenia. Zmieniając olej dajemy oddychnąć tej skrzyni, tak samo jak i zmieniając regularnie olej w silniku co 10, maksymalnie nie rzadziej niż 15 tysięcy kilometrów w silniku. Więc dajemy wtedy oddychnąć tej skrzyni silnikowi, jeśli zmieniamy w silniku i na pewno oddzięczy się to długą żywotnością. Cóż więcej mogę powiedzieć? Jeśli macie do mnie jakieś pytania, to piszcie. Ja oczywiście teraz już jeżdżąc automatem nie przesiądę się za Chiny ludowe na manual. Automat jest ultra wygodą, mega komfortem podróży długich i krótkich, a do miasta jest przejedyny. Dziękuję Wam za oglądanie. Do następnego odcinka. Trzymajcie się i cześć.